Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Tomku. Cześć, Marta. Kilka tygodni nie nagrywaliśmy. No dzisiaj będzie wyjątkowy temat. Uważam szczególnie dla panów, bo temat dzisiejszy będzie dotyczył męskiej płodności. I tutaj chciałabym troszeczkę przybliżyć Państwu statystyki, ponieważ w Polsce około 1,5 miliona par ma problemy z płodnością. I niestety bardzo duży wpływ na to ma dieta zachodnia. I o ile ja u siebie w gabinecie widzę szczególnie panie, które przychodzą i mówią: dzień dobry, nie mogę zajść w ciążę, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, poprawić swoje wyniki badań. I ja wtedy mówię: hola, hola, no ale pani sama będzie zachodzić w tą ciążę, czy jednak mamy tutaj jakiś jeszcze męski czynnik. No i się okazuje, że no ten partner jest, ale partner nie chce albo nie wie, że też powinien brać w tym udział, a jednak do zapłodnienia potrzebujemy nie tylko komórki jajowej, ale przede wszystkim też porządnego plemnika. No i tutaj, Tomku, pytanie do ciebie. Jaki my mamy wpływ na płodność? Żywieniowy, wynikający ze stylu życia i czy w ogóle jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Mówię tutaj o męskiej płodności. Oczywiście ta męska płodność ma pewną swoją specyfikę, natomiast specyfika ta dotyczy tego przede wszystkim, co jest najważniejsze, pewnej świadomości tego, że mamy słonia w tym pokoju, tak? Czyli ten problem istnieje i że jest to ważny element naszego życia i że mężczyźni powinni o to zadbać, ponieważ jest bardzo wiele czynników, które różnią życie mężczyzn teraz od życia mężczyzn, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Część z tych czynników jest korzystna, bo cywilizacja, zdobycze nauki poprawiają naszą sprawność, zdrowie, wydłużyło się nasze życie. Natomiast w aspekcie męskiej płodności my obserwujemy zasadniczo, epidemiologicznie, to my obserwujemy właściwie katastrofę, ponieważ te dane epidemiologiczne są właściwie, trzeba powiedzieć, zatrważające. No oczywiście my mierzymy ilość plemników w ejakulacie, jakość, żywotność tych plemników, objętość też ejakulatu męskiego. Oczywiście poziom libido mężczyzn, co też jest ważne, no bo możemy oczywiście rozmawiać sobie o nasieniu samym, natomiast no jeżeli w ogóle nie dojdzie do zbliżenia, ponieważ samiec w tym przypadku nie jest zainteresowany w żaden sposób interakcją, no to też nie możemy udawać, że ten problem nie istnieje, ponieważ on istnieje i jest coraz większy w skali świata. No zapytałaś, Marta, o czynniki, więc te czynniki możemy oczywiście podzielić sobie, jest ich bardzo wiele, no bo są czynniki psychologiczne, tak jak powiedziałem przed chwilą, są czynniki fizyczne, no bo jakość, nie wiem, bielizny, nie wiem, gorące kąpiele i pewnie większość z nas o tym słyszała gdzieś, już hasłowo przynajmniej, są aspekty naszych zachowań, są aspekty dotyczące aktywności fizycznej, no oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakby tutaj nie pojawiły się aspekty związane z odżywianiem i z dietą, tak? Więc te wszystkie rzeczy będą istotne w aspekcie męskiej płodności czy optymalizacji tej naszej sprawności dotyczącej tej męskiej części medycyny rozrodu. No i o wszystkim zasadniczo więcej lub mniej można by było porozmawiać. Jest kilka mitów oczywiście dotyczących tej diety. To może, Marta, ja bym cię zapytał tak ogólnie, jako dietetyk, jeżeli miałabyś w kilku zdaniach powiedzieć, jaka dieta byłaby optymalna dla mężczyzny w zakresie zachowania albo podbicia tych parametrów, to jakiej takiej kilkuzdaniowej, prostej dla mężczyzn, pamiętaj, bo mówisz do mężczyzn teraz, to trzeba bardzo prosto, co byś im poradziła?
tutaj akurat dieta w kontekście męskiej płodności jest bardzo ważna, dlatego że obserwujemy niestety pogorszenie się nasienia razem ze wzrostem jakby udziału diety zachodniej u mężczyzn, czyli zwiększona podaż kwasów tłuszczowych nasyconych, zwiększona podaż cukru, czy na przykład właśnie jakichś napojów słodzonych, zwiększona podaż czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa, to będzie to, co będzie nam na to nasienie niestety działało negatywnie. Natomiast możemy bardzo pozytywnie wpłynąć również na spermatogenezę i jeżeli chcemy to zrobić, to należałoby zwiększyć udział produktów roślinnych w diecie, czyli zwiększyć sobie udział warzyw, zwiększyć udział owoców, zwiększyć udział nasion strączkowych, czy roślin strączkowych i nasion, przepraszam, orzechów, pestek, kiełek i zadbać o to, żebyśmy mieli tą dietę bogatą w selen, w cynk, dlatego że to są pierwiastki, które bardzo wpływają i na ruchliwość plemników, i na budowę plemnika, i właśnie na tą morfologię, i na żywotność plemników. Niedobór cynku będzie się wiązał też z obniżeniem testosteronu, a co za tym będzie szło, też z problemami z płodnością. Druga rzecz, jeżeli też staramy się o ciążę i panowie są aktywni przez to też bardziej seksualnie, no to też niestety, bądź niestety, każdy ejakulat zawiera około 5 mg cynku, więc wtedy też jest, zwiększa się, zabrakło mi słowa. Utrata tego cynku, utrata tak tego naprawdę. Cynku. Tak. Jeśli chodzi o witaminy, to należałoby zadbać bardzo tutaj o kwas foliowy, o witaminę B12, o witaminę D3. To będzie ważne tutaj w spermatogenezie. To będzie również cholina. To będą również kwasy omega-3. To będzie L-arginina, która będzie tutaj nam rozszerzać te naczynia krwionośne i u panów, którzy mogą mieć jakieś problemy z erekcją, będzie tutaj naprawdę sobie bardzo fajnie działać. Czy coś jeszcze? Tak się zastanawiam, czy o niczym nie zapomniałam. No i ach, już wiem, bardzo ważne, antyoksydanty, czyli to będą właśnie te nasze warzywa, to będą owoce, dlatego że zaobserwowano, że zwiększone spożycie antyoksydantów jest związane też ze zwiększoną liczebnością plemników i ich ruchliwością. Natomiast jeżeli tych antyoksydantów w diecie brakuje, szanse zajścia w ciążę niestety maleją, ale za to zwiększa się też niestety prawdopodobieństwo poronienia u kobiety. Więc ta dieta naprawdę tutaj jest kluczowa. No i też Tomku, tutaj chciałabym, żebyś ty się też odniósł do dyslipidemii i do hipercholesterolemii, która również tutaj będzie miała wpływ na jakość nasienia, a niestety wiele panów ma podwyższony, nie, zazwyczaj jest ten, znaczy i istotnie ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, jak również triglicerydów. No właśnie, to są bardzo ważne rzeczy. Tak systematyzując, to zobacz, na początku to, co powiedziałaś, jest jakby też uniwersalne, niezależne od tego, jaką dietę ktoś, kto nas słucha czy ogląda, w tej chwili stosuje, bo uderzyłaś na początku w żywność przetworzoną. Czyli niezależnie od tego, czy jesteś na bardzo różnych dietach, bo może to być dieta karniwora, może to być nieprzetworzona dieta roślinna, no tak naprawdę całe spektrum, to wystarczy, niezależnie od rodzaju stosowanej diety, zwrócić uwagę na ultraprzetworzone pokarmy. One pogarszają męską płodność i zmniejszają te wszystkie parametry, wpływają i na politykę hormonalną, i na jakość, ilość ejakulatu, i na libido, tak naprawdę na tych wszystkich pułapach. Czyli żywność przetworzona to jest uniwersalne, niezależnie fanami jakiej diety jesteście w tej chwili. Później mamy mikroelementy i musicie zauważyć, jak wiele tych mikroelementów Marta wymieniła. Jak wiele jest witamin, jak wiele jest selen, jest cynk, są witaminy, są mikroelementy, no i są antyoksydanty. Jest tego dużo, czyli tu mamy jasny przekaz, że ta dieta musi być urozmaicona, ponieważ musimy mieć źródła tych różnych substancji, cały czas musimy je pozyskiwać. Oczywiście zawsze powtarza się ten cynk, ten selen w aspekcie męskiej płodności, ale tak naprawdę musimy mieć komplet, musimy mieć witaminy, musimy mieć mikroelementy w diecie.
No i mamy ten temat, gdzie zadałaś pytanie. On jest bardzo ciekawy, bo mówiłaś o L-argininie i z drugiej strony zadałaś pytanie odnośnie cholesterolu. To jest bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ my moglibyśmy w pewien sposób podzielić sobie populację mężczyzn. Zauważcie, że my moglibyśmy podzielić sobie na młodych chłopaków, czyli takich chłopaków, załóżmy, od wieku nastoletniego, kiedy tak naprawdę mamy, rozkwita nam mężczyzna, tak, czyli ma zdolność już do rozrodu, że tak powiem, do wieku, nie wiem, 30 lat, 35, niestety ta górna granica zaczyna nam się obniżać. Dlaczego o niej mówię? Dlatego, że jeszcze wtedy nie macie problemów kardiologicznych. Mhm. Bo L-arginina to jest problem kardiologiczny, i zaraz o tym powiem, i cholesterol to oczywiście też będzie problem po jakimś czasie kardiologiczny. I mamy drugą populację mężczyzn, załóżmy, powiedzmy sobie dzisiaj na potrzeby naszej audycji 35+, gdzie ci mężczyźni wcześniej już mieli niewłaściwy styl życia, nie przestrzegali tych zaleceń dotyczących higieny i zaczynają mieć objawy dotyczące ich jakości jakby i libido, i jakości nasienia, i erekcji, to wszystko, co jest potrzebne do prawidłowych funkcji seksualnych i do skutecznego rozrodu w aspekcie płodności, ci mężczyźni zaczynają mieć problemy, które już są efektem ich niewłaściwych nawyków we wcześniejszym wieku. No bo wcześniej, no, jakiego 25-latka namówisz na to, żeby się interesował L-argininą albo swoim cholesterolem? Generalnie jest to wiek u mężczyzn i trzeba szczerze rozmawiać w tym podcaście. Jest to wiek beztroski. Przecież oni są niezniszczalni, są mistrzami świata. Problemy ich nie dotyczą. W tym wieku też najwięcej alkoholu jest spożywane. Najwięcej młodzi ludzie przecież imprezują. Natomiast chodzi mi o to, że efekty tego zaczynają być widoczne i to niestety, chciałbym powiedzieć, że to jest 45, ale to już jest 35+. I ten wiek się ciągle obniża i to jest katastrofa, jeżeli chodzi o zdrowie męskie. Dzisiaj mówimy o płodności, ale generalnie wiecie, że to jest problem uniwersalny. Ta L-arginina to tak naprawdę jest jednym ze związków, który jest donorem tlenku azotu, czyli ułatwia erekcję, ułatwia rozszerzanie naczyń w ciałach jamistych i prawidłową erekcję, wzwód i utrzymanie tego wzwodu. Tych substancji, jak wiemy, jest kilka, które są ciekawymi donorami tlenku azotu. Na ten temat jest też osobny materiał o tlenku azotu. Natomiast chcę wam powiedzieć, że te problemy z męskim wzwodem występują coraz wcześniej i problemy z męską erekcją przepowiadają bardziej poważne i groźne dla życia problemy kardiologiczne. Jeżeli mężczyzna ma gorszą jakość erekcji, to powinien zainteresować się, czy nie ma większego ryzyka zawału albo udaru, bo to jest jeden z pierwszych objawów, dlatego że ta tętnica, która prowadzi krew do prącia, to ma małą średnicę, więc zaburzenia w jej rozkurczu przepowiadają już inne problemy, które są w organizmie tego mężczyzny. Więc to jest pierwsze pytanie, pierwsze zagadnienie dotyczące w ogóle rozkurczu. Wtedy mężczyzna musi zacząć mierzyć sobie ciśnienie tętnicze, bo to zaburzenie ma być kojarzone, albo chciałbym, żebyście po wysłuchaniu tego materiału potrafili skojarzyć, że zaburzenia erekcji będą się mogły również przekładać na to, że może to jest jeden z pierwszych objawów zapowiadających nadciśnienie tętnicze. To są ważne rzeczy. No i oczywiście cholesterol i te wszystkie czynniki metaboliczne, no bo moglibyśmy mówić poziom cholesterolu, ale też poziomy insuliny. Sama dobrze wiesz, ilu masz pacjentów, Marta, w gabinecie z insulinoopornością, z nadwagą, więc zarówno zaburzenia lipidowe, czyli cholesterol, u mężczyzn bardzo często wysokie triglicerydy też mamy, nie? I to się przekłada również, robimy u nich krzywą insulinową, czy poziomy insuliny, mają podwyższone poziomy glukozy nadczo,
To wszystko są oznaki problemu metabolicznego. Widzimy otłuszczonego mężczyznę z nadwagą. Jeżeli wykonamy u niego analizę składu ciała, on ma więcej tkanki tłuszczowej wisceralnej, szczególnie wokół pasa. No właśnie, no i ta tkanka produkuje hormony. Ona jest hormonalnie czynna, oprócz tego, że daje nam stymulację zapalną. No niestety nie produkuje testosteronu, tylko raczej produkuje hormony, które mają działanie estrogenowe. Czyli zauważcie, jak bardzo nieprawidłowy styl życia, zaburzenia metaboliczne, które się z tym wiążą, bo to nie tylko dieta, ale również brak aktywności fizycznej. Tej takiej najprostszej, rekreacyjnej. Jak te problemy od razu się przełożą na zaburzenie balansu hormonalnego. Jeżeli mamy za dużo estrogenów, no to nie będziemy mieli prawidłowego poziomu testosteronu, no bo tak działa oś przysadka jądra. Ta przysadka nie będzie poganiała naszych jąder do większej produkcji testosteronu, jeżeli w ogóle ilość tych steroidowych hormonów ona widzi w całości, jako zupełnie niemałą, więc ci mężczyźni mają niskie poziomy testosteronu i my oznaczamy te poziomy. Wiem, Marta, że ty też się tym interesujesz i ja widzę masowo, że młodzi faceci mają niskie poziomy testosteronu, a przecież wcinają burgery, kebaby i podobne rzeczy i im się wydaje, że od tego będą supermęscy. No w aspekcie tego, co my możemy zmierzyć, wcale tak nie jest. I dotyczy to badania nasienia, ale również badań hormonalnych. Także to jest strasznie ważne w tym dzisiejszym naszym podcaście, żeby zrozumieć, jak proste są przełożenia pomiędzy naszymi codziennymi zachowaniami a męską płodnością, zarówno jeżeli chodzi właśnie o ilość, jakość plemników, ale również nawet popęd, prawidłową erekcję. Każdy aspekt tej dziedziny naszego życia, naszego zdrowia, fizjologii będzie zaburzony, jeżeli mamy nieprawidłowe na co dzień nawyki i zachowania. Ja myślę, Marta, to może chcesz skomentować to, co powiedziałem. Skomentować, bardziej może dodać, że właśnie ta masa ciała będzie tutaj kluczowa i fajnie byłoby jeszcze przed rozpoczęciem starań o dziecko zredukować tą masę ciała do jak najbardziej prawidłowej, zwiększyć sobie właśnie aktywność fizyczną, natomiast też nie przesadzając, ponieważ ta nadprogramowa aktywność fizyczna i już takie że tak powiem, ciuchranie tego organizmu, jak tylko się da, też nie przyniesie nam nic dobrego, bo to też zwiększy stres w organizmie, więc warto byłoby po prostu taką normalną aktywność fizyczną 3 razy w tygodniu sobie włączyć, do tego codziennie spacery, fajnie właśnie na przykład z partnerką, żeby jeszcze sobie zacieśnić więzi, poprawić też swoje tutaj swoje relacje, ponieważ no jednak ten okres starania się o ciążę jest zazwyczaj dla pary stresującym okresem, szczególnie wtedy, kiedy właśnie już przez jakiś okres czasu się to nie udaje, więc warto też sobie poświęcić ten czas. Czasem nawet warto byłoby się wybrać być może i do psychoterapeuty, jeżeli już się czujemy jakoś bardzo obciążeni tym staraniem się o dziecko. Kolejna rzecz to będą jeszcze używki. Alkohol, palenie papierosów, już o narkotykach nie wspominając, ale jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby podczas starania się o ciążę mężczyźni spożywali takie substancje. Po prostu nie. Nie ma takiej możliwości. Drugą rzeczą to będzie też właśnie ten siedzący tryb życia, czyli jeżeli mamy pracę siedzącą, biurową, to zwiększamy tą aktywność fizyczną. No i to coś też, Tomku, na samym początku już o tym wspomniałeś, jak tylko zaczęliśmy ten temat, czyli ubiór. Ja sama ostatnio szukałam dla siebie bielizny 100% bawełny i to było nie lada zadanie. I to samo jest u mężczyzn. Panowie powinni nosić dosyć luźną bieliznę, najlepiej 100% bawełny. Unikamy poliestru, unikamy obcisłej bielizny, tak żeby nie przegrzewać tych jąder. Ta optymalna temperatura jest to 2-3 stopnie niższa niż temperatury wewnątrz ciała, czyli 35 stopni powinniśmy utrzymywać. Czy panowie?
No tak, to generalnie mamy raczej zwracają uwagę nawet już u synków, albo powinny zwracać uwagę, bo to jest ważne. My tutaj pewnie naszymi słuchaczami albo oglądają nas osoby dorosłe głównie, ale chodzi o to, żeby tutaj też była uwaga, że to dotyczy męskiego potomka i wychowywania go i tych aspektów higieny od najwcześniejszych lat życia. I teraz, no to są bardzo ważne rzeczy. Wracając do tych używek, to ja tylko chcę podkreślić takim zdecydowanym bardziej tonem, bo Marta jest bardzo empatyczna. Chcę powiedzieć, że nie ma takiej kliniki męskiej płodności, medycyny właśnie męskiego rozrodu, która nie zaleca abstynencji absolutnej w okresie starania się o dziecko właśnie dla mężczyzn, ponieważ tak duży jest wpływ jakby alkoholu na obniżanie się sprawności seksualnej mężczyzn i oczywiście też w różnych aspektach, znowu jakość, ilość plemników, ale też jakość wodu, libido. Niestety alkohol również powoduje zaburzenie gospodarki hormonalnej u mężczyzn, także to znowu, na każdym poziomie tak naprawdę jest interakcja i można by było tylko na ten temat bardzo długo rozmawiać. Papierosy tak samo, mutacje genetyczne, są to substancje, które no, mają toksyczne działanie, więc palenie również papierosów, je papierosów, to jest obniża tą sprawność seksualną. Ja myślę, że moglibyśmy przejść, Marta, do też troszeczkę takich mitów teraz, związanych z męską płodnością, dlatego że zawsze się przejawia to hasło fitoestrogeny zawarte w niektórych pokarmach roślinnych, czyli wiemy, że nie wiem, jeżeli mężczyzna będzie jadł serek tofu, to prawdopodobnie właściwie grozi mu niepłodność. Czy są na to dane z badań? I oczywiście ja specjalnie poszukałem kilku doniesień na ten temat. Mamy bardzo fajne badanie na populacji, która kulturowo jest na diecie wegańskiej. Mamy badanie adwentystów, gdzie rzeczywiście to spożycie fitoestrogenów, flawonoidów sojowych było odpowiednio wysokie, że można było porównać tę grupę do mężczyzn, którzy ich nie spożywali, a były to inne źródła białka, inaczej ta dieta była skonstruowana. No i oczywiście w tym badaniu adwentystów ilość i jakość plemników w ejakulacie, w nasieniu w ogóle nie obserwowano niekorzystnego wpływu na jakość nasienia w porównaniu do typowych wyników na diecie ogólnej. Więc no, chciałbym ten poziom niepokoju absolutnie zminimalizować. Nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast chcę jeszcze przytoczyć, że są różne dane. Jest badanie z populacji Loma Linda, też taka kalifornijska błękitna strefa. Tam z kolei u osób, które rzeczywiście tam było bardziej, to nie można powiedzieć, że to była czysto roślinna dieta, troszeczkę bardziej można powiedzieć wegetariańska, to obserwowano o 25% mniejszą ilość plemników w nasieniu, natomiast wciąż parametry tego nasienia, jeżeli chodzi o sprawność do zapłodnienia, czyli żywotność tych plemników i tak dalej, była taka sama jak w grupie kontrolnej, przy czym objętość samego nasienia, ejakulatu, była z kolei o 30%, o 1/3 większa niż w grupie kontrolnej. Czyli mamy pewne różnice, mogą być pewne różnice, natomiast one absolutnie nie czynią tego nasienia jakby mniej skutecznym, jeżeli chodzi o aspekty rozrodu i skuteczności zapłodnienia. Marta, co sądzisz na ten temat tych mitów estrogenowych? Czy bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, bo w zasadzie nawet jeżeli panowie nie starają się jeszcze
albo już o dziecko, to jeżeli przychodzi mężczyzna do gabinetu, to zawsze się pyta o to, czy przypadkiem soja mu nie zaszkodzi, czy może pić mleko sojowe, czy może jeść tofu, bo słyszał, że to będzie dla niego szkodliwe. Więc cieszę się, Tomku, że to wyjaśniłeś, bo jest to bardzo fajne źródło białka na diecie roślinnej, bądź nawet jeżeli ktoś nie jest na tej diecie roślinnej, to jako urozmaicenie diety między na przykład jajkami, czy mięsem z ryb, czy mięsem z jakiegoś białego, warto sobie wprowadzić po prostu tofu. I jeszcze uzupełniając tą wcześniejszą wypowiedź, bo chyba właśnie zapomniałam nawet powiedzieć o tym białku, żebyście też panowie z tym białkiem nie przesadzali, czyli tak 1,5 grama do maksymalnie 2 gramów białka na kilogram masy ciała, to już jest dużo. I to w zupełności wystarczy. I pamiętajcie o tym, żeby wybierać raczej właśnie źródła białek roślinnych. Oczywiście nie musicie być tutaj na diecie roślinnej, żeby starać się o ciążę. Natomiast warto wybierać wtedy po prostu białe mięso, bądź chude ryby, czy ekologiczne jajka, dokładając sobie do tego tofu, dokładając do tego strączki i naprawdę ta jakość nasienia się poprawi. Ja bym tutaj jeszcze chciała podkreślić właśnie dla panów, jaką wspaniałą macie swoją supermoc odnośnie właśnie swojego nasienia, ponieważ około 100 milionów plemników znajduje się w jednym wytrysku nasienia, a tempo ich uwalniania wynosi około 3000 sztuk na sekundę. To jest naprawdę ogromna supermoc, a tylko jeden wystarczy do tego, żeby doszło do zapłodnienia. Także naprawdę zadbanie o tą spermatogenezę w tak prosty sposób, jak dieta, poprawienie stylu życia, nawodnienia i rezygnacja z używek, spowoduje, że ten jeden się przebije i będzie naprawdę silny. Super, że dziękujemy Ci, Marta, że wspomniałaś o naszych supermocach. Ja chciałbym powiedzieć, że na bardzo wiele tych zachowań, tych czynników mamy wpływ i to jest zależne od tego, co jemy, czy się ruszamy, czy używki są na co dzień z nami. Oczywiście aspekty psychologiczne, zarządzanie stresem to jest bardzo mało popularny temat, ale mężczyźni powinni na ten temat zacząć myśleć, ponieważ stres, hormony stresu, wysoki ich poziom również tutaj działają niekorzystnie. Ja chcę powiedzieć, że jednak nie wszystko od nas zależy, ponieważ środowisko wokół nas jest coraz bardziej zanieczyszczone. Tak. I niestety my musimy i tak moim zdaniem musimy robić więcej sami dla siebie i niwelować te czynniki, na które my mamy wpływ, ponieważ to, co jest wokół nas, na co średnio mamy wpływ, jest w coraz gorszym stanie, czyli mamy narażenie w powietrzu na różnego rodzaju pyły, związki, które wdychamy. Mamy oczywiście toksyny środowiskowe, metale ciężkie, bisfenole, pestycydy, herbicydy. Oczywiście, jeżeli się decydujemy, są pewne strategie, które prowadzą do minimalizacji tego, ile ich się dostaje do naszego organizmu, ale niestety musimy się bronić przed coraz większą ilością. Ostatnio popularnym tematem były mikroplastiki w związku z jednym badaniem, które zostało niedawno opublikowane. Więc tych zagadnień jest bardzo dużo. Trzeba być po prostu świadomym. Na koniec, słuchajcie, chciałbym Wam jednak powiedzieć pewną ciekawostkę dotyczącą medycyny rozrodu i tego, czy natura promuje długie życie płodnych mężczyzn. Otóż okazuje się, że natura i ewolucja nie promuje jakby długiego życia płodnych mężczyzn, ponieważ eunuchowie historycznie, my wiemy, że jakaś grupa eunuchów zawsze była gdzieś tam pod obserwacją, my wiemy, że eunuchowie żyją nawet 25% dłużej niż mężczyźni płodni. Na pewno jest wiele czynników z tym związane. No, płodne samce konkurują bardziej również, więc może to też są takie przyczyny przedwczesnej śmierci. Natomiast na ile ta długość życia była wyceniona? Na około 14 lat. W przypadku eunuchów
mężczyzn, którzy nie byli zdolni do rozrodu, około 14 lat średnio żyją dłużej. Zauważcie, że ewolucja stara się doprowadzić do przekazania swojego materiału genetycznego kolejnemu pokoleniu, a później już niekoniecznie będzie promowała tą długowieczność u tych płodnych mężczyzn. To jest taka ciekawostka, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że teraz modne są również głodówki i ograniczenia kaloryczne. Mówi się o medycynie długowieczności, że te głodówki no to mają takie oczyszczające działanie. Oczywiście to jest materiał na zupełnie inną dyskusję, nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie chcemy was od tych głodówek absolutnie odwodzić, jak macie na nie ochotę. Ważne, żeby wszystko robić z głową lub wprowadzać istotne ograniczenia kaloryczne do swojej diety. Ale chcę wam powiedzieć, bo dzisiaj mówimy o męskiej płodności, to jeżeli wprowadzamy ograniczenia kaloryczne, pogarsza się jakość nasienia. Czyli aspekty dotyczące sprawności rozrodu będą się pogarszały. Wtedy organizm nastawia się w trakcie głodówki, czy jeżeli ograniczacie kalorie w diecie, zauważcie, że organizm będzie się nastawiał na przetrwanie, może robić porządki u siebie. Będziemy zmieniali źródło energii, spalali zapasy energetyczne, ale dla organizmu jest to sygnał, że nie jest to optymalny moment do rozrodu. Czyli mamy istotny spadek popędu płciowego, będziemy mieli mniej plemników, czyli natura tak to rozwiązała, że w trakcie kryzysu głodówka, organizm tak to będzie odbierał, jako wy wiecie, że to jest kontrolowany kryzys, ale wasza fizjologia już niekoniecznie, to nie nadają się za bardzo do promowania rozrodu i chciałbym, żeby taką ciekawostkę również zapamiętać, czyli ograniczenia kaloryczne głodówki niekoniecznie idą w parze z maksymalną sprawnością dotyczącą płodności i rozrodu u mężczyzn, także może komuś się to przyda, bo to ostatnio również są modne tematy. Co ty, Marta, na to? Bardzo dobrze, że Tomku o tym powiedziałeś, bo tutaj znowu wychodzi na to, że w dietetyce jest zawsze to zależy i że nie ma jednej idealnej diety dla każdego i na wszystkie problemy i zawsze trzeba ten sposób żywienia dostosować po prostu do pacjenta i do tego, co chcemy osiągnąć. No bo jednak te ograniczenia kaloryczne u pewnych osób będą korzystne. Natomiast tutaj w przypadku starania się o ciążę, jak widać, nie. Czyli znowu mamy to zależy. I ja się bardzo z tego cieszę, bo po prostu byłoby w życiu nudno, gdyby wszyscy robili to samo. I cieszę się też, że o tym powiedziałeś, bo dużo osób stosuje teraz te głodówki. No właśnie, także pamiętajmy, że na wszystko trzeba spojrzeć z różnych stron, tak jak Marta powiedziałaś, to zależy, bo nie optymalny czasami, zauważcie, status organizmu dla przeżywalności, dla wolnego zużywania się biologicznego naszego organizmu niekoniecznie będzie sprzyjał, to nie jest to samo co maksymalizacja parametrów dotyczących płodności w danym momencie, to mogą być z punktu widzenia fizjologii, naszej biologii, naszego organizmu troszeczkę dwie różne rzeczy i na tą odmienność warto położyć akcent, zainteresować się tym, no w momencie, w którym jesteście tym życiowo maksymalnie właśnie zainteresowani, także myślę, że tyle na temat męskiej płodności. Mam nadzieję, że dotknęliśmy tych najważniejszych zagadnień, tych najbardziej istotnych i mamy nadzieję, że były jakieś praktyczne tutaj wskazówki z naszej strony. Ja jestem przekonany, że takie były schowane, tylko trzeba uważnie ten materiał wysłuchać i obejrzeć. Także bardzo wam dziękujemy. Dzięki, Marta. Dziękuję, Tomku, i ja również mam nadzieję, że ten materiał zachęci panów do wsparcia w staraniu się o ciążę swojej partnerki i już będziecie szli ramię w ramię ze zdrowym odżywianiem i z partnerką. Dzięki, serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na nasze kolejne materiały. Cześć. Do zobaczenia.